Paweł. Maciek. Rafał. Robert. Coraz częściej mamy team order, także dostajesz listę, pakujesz walizkę i uciekasz na wyścig. Od skarpetek po buty mamy firmowe rzeczy. O, w mojej walizce znajduje się bardzo dużo rzeczy. Od tego sezonu nawet baga. Zasilacze do telefonów i do komputera. Dodatkowe baterie. Buty do biegania. To jest zestaw ogólny. Pomijam garnitur i koszulę. Na szczęście nie muszę nosić krawatu. Hans Grohe. No, bateria jest na ten sezon bardzo naładowana i boję się, że wybuchnie. Bateria mi się w sumie kojarzy z rowerem, bo jak baterii nie naładuję, to nie zrobię treningu. Kiedyś ten przedmiot nazywałem kranem. Nie wiedziałem, że można zrobić takie mini arcydzieła sztuki użytkowej, jakie chociażby tutaj stoją w naszym showroomie. Jazda na rowerze, czyli kocham jeździć na rowerze. Spokój, wyciszenie, czas dla siebie. Ten największy odpoczynek mam, jak wyjdę sobie w domu na mój taras i wypiję tą domową kawę u siebie w domu. Wtedy się tak naprawdę ładuję w 100%. Pozytywni ludzie dookoła, wysiłek fizyczny, taki pozytywny. Dlatego może tak bardzo spodobało mi się kolarstwo. No, mam dwa. Jakoś tak w zeszłym roku się stało. No, nie wiem czemu, ale dwa są nowe. Nie wykluczam, aczkolwiek w tej chwili jest mi to obojętne. No, myślałem nad tym, ale się grubo jeszcze zastanawiam. Ja sam nie mam. Kojarzy mi się z Peterem Saganem. Fajne są. Zdecydowanie. Kobiety. Temat rzeka. O, kiedyś ich było więcej. Teraz już no, jedna jakoś została. Ostała się tak już od kilku lat. I została ta jedna. Kiedyś jeszcze w tych latach młodzieńczych no może było więcej fanek może. A teraz już tak jakoś się ustatkowało, że ta jedna została jedyna. Mam dwie. Dwie, moją żoncie, Madzie i córeczkę Maję. Także dają mi dużo radości i czasami jak jest ciężko, to też dużo mi pomagają. Rok jak każdy inny, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że lepszy jak poprzedni i trochę zmian w tym roku mam, także mam nadzieję, że będzie pozytywne. Będzie wszystko ok. Ja myślę, że bez kraks, siły mam na tyle, jestem naładowany. A mamy troszeczkę inny kalendarz wyścigów na ten rok, nie jedziemy Tour de France. Rok zmian, prywatnie, nowe miejsce, z którego się fajnie wyjeżdża pod Warszawę na trasy kolarskie. Lubimy spędzać tak jakby czas na wyścigach, tak? Bo czasami na tych wyścigach, przede wszystkim gdzieś tak na turze, na Giro, na tych najważniejszych wyścigach na świecie mamy stres związany i z samym wyścigiem, z dziennikarzami, z kibicami i czasami lubimy sobie tak jakby odreagować, w sensie, że gadamy o wszystkim, ale nie o kolarstwie i to jest właśnie czy z Maćkiem, czy ze Zgredem i tak naprawdę mało jest takich ludzi u nas w teamie, że w ogóle nie rozmawiamy o kolarstwie, bo nawet się śmieją z nas Niemcy, Austriacy, którzy mają w teamie, że Polacy to tylko o samochodach rozmawiają i rzeczach w ogóle nie związanych z kolarstwem. Dosyć się skumplowałem z chłopakami, czy oni ze mną. Nie no, fajnie się dogadujemy w trójkę i zawsze możemy na siebie liczyć, to jest fakt. Znamy się, no już piąty sezon będziemy jeździć razem. Chyba nie ma tygodnia, gdybyśmy się nie słyszeli. Trochę lubimy poplotkować, porozmawiać na różne tematy. No fajnie się dogadujemy. To nam pomaga też chyba na wyścigu. Zebra odpuściłem od niego na pierwsze starty. Musimy trochę od siebie odpocząć, aż do samego Giro, żeby też był naładowany.
Body jak zawsze zregenerowany, zrelaksowany. On po prostu żyje troszeczkę innym światem. Ponieważ nie do końca wiem, co powiedzieć, przechodzimy do następnego pytania. I najlepiej to jest pod prysznicem, szczególnie po wyścigu. Miło jest gdzieś zobaczyć bardzo dużo fanek podczas różnych wyścigów, czy na podium, bardzo są ładne panie. Nie no, proszę to wyciąć.